Pułapki, w jakie wpadają mężczyźni po kilku miesiącach randkowania. To jest niesamowite, że pomimo tego, że nabędziemy już dużo wiedzy, jak powinniśmy randkować, jak budować nasze relacje, to zazwyczaj po dwóch miesiącach randkowania zaczynają nam się odpalać nasze nawykowe strategie, które używaliśmy wcześniej nieświadomie, bo już tak trochę tracimy czujność, tracimy uwagę i wychodzą te wszystkie rzeczy, które mamy niezałatwione. Dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy z Filipem. Cześć Filip. Cześć Marcinie, cześć Wam wszystkim. To od razu zacznę mocno. Wiem, że miałeś rozmowę z klientem, który dzwoni, że właśnie jest w tej sytuacji i znowu coś jest nie tak. Tak, miałem rozmowę z jednym z moich mężczyzn, z którym pracuję na męskiej grupie, który właśnie zrobił coś takiego, że były różne sytuacje, które mu nie odpowiadały, on na nie nie zareagował tego wieczoru, zbierało się w nim to kilka dni, w międzyczasie już było fajnie, już spędzali miło czas i po kilku dniach po prostu wywalił to wszystko z pretensjami, tak trochę nieadekwatnie, z opóźnieniem. No i jego partnerka źle na to zareagowała i jakby dzwoni do mnie i mówi, zawaliłem, czy nie zawaliłem, czy miałem rację, czy w ogóle o co tu chodzi. No i jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja mu oczywiście pokazałem, o co chodzi w tej całej sytuacji, ale rzeczywiście tak jest, że mężczyźni naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, że my mamy te takie nawykowe strategie, których nabraliśmy w dzieciństwie i często już w takiej relacji, która już trwa kilka miesięcy, jak już się trochę rozluźnimy, stracimy czujność, to wszystko nam się pokazuje, zwłaszcza jak nam zależy na partnerce, jak nam się podoba, chcielibyśmy, to wtedy znowu wchodzą te wszystkie strategie mojego faceta, które kończą się tragicznie i w sumie trudno jest się przed tym powstrzymać. Więc myślę, że tym się dzisiaj możemy zająć, jak możemy zepsuć ten związek między innymi w momencie, kiedy nie jesteśmy uważni i co powinniśmy na tym etapie robić. Zdradzę Wam, że już przed tym odcinkiem przedyskutowaliśmy i wiem, że zapowiada się naprawdę, naprawdę dobry odcinek, więc mam nadzieję, że z tą obietnicą dowieziemy. Marcin, jakie są te pułapki, jakie są błędy, co się może wydarzyć, ale może jaki jest w ogóle fundamentalny problem tych pierwszych kilku miesięcy? Co jest tym głównym problemem? Myślę, że fundamentalnym problemem jest to, że mężczyźni boją się, że jak już spotkali fajną dziewczynę, to że ją tracą i rezygnują z siebie, wchodzą w fuzję i fuzję, czyli jakby odpuszczają sobie swoje męskie nawyki, które kultywowali wcześniej, dzięki czemu byli atrakcyjni i zaczynają rezygnować ze swojego męskiego życia na rzecz spędzania czasu z kobietą, przestają być tacy decyzyjni, jakby przestają prowadzić przede wszystkim, przestają budować napięcie emocjonalne i pozwalają, żeby kobieta zaczęła prowadzić i żeby to ona decydowała o różnych rzeczach, dopasowują się do swojej partnerki, w wyniku czego ich atrakcyjność gaśnie, oni sami ze sobą już się nie czują tak dobrze. I myślę, że to jest, i następna rzecz jest taka, że ci mężczyźni rezygnują z siebie po to, żeby było miło i żeby nie doprowadzać do kłótni i konfliktów, a jest to coś całkowicie odwrotnego, co powinni robić, bo na tym etapie właśnie powinniśmy bardzo mocno konfrontować, testować, sprawdzać naszą relację, siebie samego i naszą partnerkę, bo w przeciągu tych 3 miesięcy powinniśmy podjąć decyzję, czy my naprawdę chcemy wejść na 100% w tą relację, czy ona jest na tyle fajna i ta kobieta jest na tyle właściwa dla nas, że chcemy już na poważnie budować związek, czy że właśnie powinniśmy zakończyć, bo to nie jest to, czego szukamy. To od razu może też dodam taki mały disclaimer, że tak naprawdę uważamy z Marcinem, że warto się rozwijać samemu i warto tworzyć związki. To jest fundament naszych rozważań, bo pewne rzeczy, które dzisiaj padną, być może będą trochę kontrowersyjne, bo może ktoś myli miłość z czymś innym, ale to zostawię na później, więc my fundamentalnie uważamy, że praca nad sobą i praca nad związkiem w dobrym sensie ma sporo sensu i bazując na tych przekonaniach i na tym fundamencie przejdźmy zatem już konkretnie do konkretnych punktów. Czyli tak, jesteśmy sobie mężczyzną, który wiedział,
wiedzie swoje atrakcyjne, fajne życie. W pewnym momencie poznajemy partnerkę, coraz więcej czasu spędzamy razem i wkradają się pewne takie rzeczy typu, no to co dzisiaj, kotku, robimy? I zaczynamy trochę odpuszczać, już my nie decydujemy, nie mamy planu dnia, tylko przyjeżdżamy, rozkładamy się w łóżeczku, oglądamy seriale. Tak to wygląda? Dokładnie tak to wygląda. Poza tym rezygnujemy z naszych spotkań z mężczyznami, z naszego regularnego chodzenia na siłownię, bo zostajemy w łóżeczku, bo jest miło i fajnie. I jakby zaczynamy rezygnować z tej takiej naszej struktury, którą zbudowaliśmy sobie wcześniej. Może dlatego, że tak jesteśmy stęsknieni bliskości, relacji, że chcemy się tym najeść i mamy głód. Natomiast na dłuższą metę to nie działa. Dlatego, że jak ja pracuję z mężczyznami, którzy mówią, no jakoś tak ostatnio się dziwnie czuję, jakoś nie mam tak, radość życia mi spadła i jakoś spełnienie życiowe mi spadło i zaczynamy badać te sześć aspektów męskości, który z nich został zaniedbany, to zazwyczaj okazuje się, że jeden lub dwa zostały zaniedbane i w efekcie mają ten stan umysłu, jaki mają. Więc to jest to i tutaj mężczyźni często w relacji z kobietą, żeby najzwyczajniej w świecie jej się trochę przypodobać, rezygnują z siebie i wydaje im się, że to spowoduje, że nałapią dużo punktów u kobiety, a u kobiet często jest całkowicie odwrotna relacja. Poza tym kobieta nas testuje. A, znowu idziesz na siłownię, no wiem, że we wtorki wieczorem masz siłownię, ale może byś został, może byśmy tam sobie coś zrobili, byłoby fajnie, byłoby miło. I dla kobiety to jest coś, co się nazywa trochę shit test również, nie? Czyli kobieta nas testuje, czy jest w stanie wymusić na nas zrezygnowanie z tego, co jest dla nas istotne, czy jednak nie. I mężczyznom się wydaje, że jeżeli oni powiedzą, no dobra, to tym razem nie pójdę, to że oni sobie... Wiesz, że to są punkty dodatnie, że oni to zrobili dla niej. Natomiast dla kobiety na głębokim poziomie to jest porażka. W sensie, że kobieta mówi, o, on tak łatwo odpuszcza, nie? Tak łatwo jest, tak łatwo mogę na niego wpłynąć, on tak łatwo rezygnuje ze swoich celów. Czy ja mogę mu zaufać w budowaniu rodziny, w budowaniu naszego przyszłego życia, jeżeli tak łatwo jest go wytrącić z tych decyzji, które on podjął i z jego planu. Ja nie mogę mu do końca ufać, ja nie mogę mu się w pełni oddać, bo on jest w sumie niestabilny i nieodpowiedzialny. I ta reakcja jest całkowicie odwrotna, niż mężczyznom się wydawało. I teraz kobiety na tym początkowym etapie związku testują sobie mężczyzn i używają tych shit testów. I czasami to będą takie nawet rzeczy bardziej intensywne, czyli będą flirtować z naszym kolegą na jakiejś imprezie przy nas, będą mu się może źle do nas odnosić, może to trochę z brakiem szacunku, albo będą robić fochy i będą oczekiwać, że my będziemy biec i po prostu próbować ją jakoś udobruchać, nie? Będą przerzucać na nas odpowiedzialność za swoje emocje, za swoje szczęście i będą sprawdzać, czy my weźmiemy tą odpowiedzialność i będziemy próbowali ją uszczęśliwić, czy nie. Kobiety sprawdzają w sumie, na ile ten facet ma charakter, solidny, męski, taki rdzeń, który jest nienaruszalny i bez względu na to, jakich one nie używają trików, to mężczyzna z tego nie zrezygnuje, czy jednak jest miękki, jak to było w polskiej komedii, twardym trzeba być, a nie miętkim. I to jest właśnie ten moment, w którym kobiety testują mężczyznę. Szybki przerywnik. Mężczyźni myślą, że mają mniej czasu od kobiet, że w wieku 20 kilku lat już muszą znaleźć żonę i ułożyć sobie rodzinę. Ja jestem przeciwnego zdania. Mamy tego czasu o wiele więcej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak mężczyzna powinien budować swoje życie i szukać swojej partnerki, zapraszam na mój darmowy webinar o godzinie 19 w najbliższy poniedziałek. Link jest w opisie i do zobaczenia. A bądź Marcin, bo to jest... Jak już to wiesz, to się wydaje oczywiste, ale dopóki tego nie wiesz, to punktowanie u kobiety, czyli a zrezygnuję z tej siłowni, a zostanę, to często nawet to nie jest tak, że kobieta będzie nawet mówiła, żebyś nie szedł, tylko ty sobie myślisz, a dzisiaj odpuszczę tą siłownię, zostanę w domu z nią, to na pewno zapunktuję. I nie dość, że nie punktuje, to na podświadomym poziomie to jest stwarza niebezpieczeństwo i jeszcze odpuszczamy właśnie te najważniejsze elementy, czyli własne życie. To chyba jedną z lepszych rzeczy, przynajmniej dla mnie, z tych wszystkich rozmów, które prowadzimy, to jest to, żebyśmy my oboje, ja i partnerka, żona docelowo, prowadzili dwa
udane, osobne życia i każdego dnia na bazie tych dwóch udanych, osobnych żyć stwierdzali, że dzisiaj się spotykamy. Mhm. A że spotykamy się we wspólnym domu, to i tak jest całkiem spoko. Nie? Tak. To jest bardzo fajne, bo w tym momencie my nie traktujemy każdego takiego odstępstwa od swojego życia jako punktowanie dla drugiej osoby, tylko w zasadzie minusy dla samego siebie, bo właśnie siebie oszukuje. Tak, dokładnie tak jest. No ale z drugiej strony też to jest okres czasu, gdzie mężczyzna powinien testować kobietę. I to bardzo intensywnie. I właśnie... Może? Oczywiście, że może i powinien. I często mężczyźni na tym poziomie się tak asekurują. Jeszcze nie wiem, może nie będę wchodził w taką całkowicie bliskość z nią, intymność. Nie wejdę na stówę, bo w sumie to jeszcze nie zdecydowałem. Więc są tacy trochę wycofani, tacy trochę nieobecni, niezdecydowani. Nikt nie wie, gdzie to prowadzi. Wiesz, i kobiety to destabilizuje, a mężczyźni też uważają, że to jest fajny pomysł. Ale to wcale nie jest fajny pomysł, bo my jako mężczyzna powinniśmy użyć tych pierwszych kilku miesięcy randkowania, żeby jeszcze bardziej poznać naszą kobietę, poznać jej naturę, tak naprawdę jaka ona jest w różnych sytuacjach życiowych. I w przeciągu tych kilku miesięcy powinniśmy zdecydować, czy my chcemy naprawdę angażować się w pełni w tą relację, czy jednak to nie jest dla nas i powinniśmy ją skończyć. Mamy kilka miesięcy, wychodzimy do ludzi, jak najwięcej różnych sytuacji, testujemy jakiś wspólny wyjazd, tak. Może kilka dni wspólnych w jednym pomieszczeniu, tak. Czy to na wyjeździe, czy gdzieś w domu, co to jeszcze może być? Plus jak ona się zachowuje w różnych sytuacjach, nie? Możemy ją właśnie wziąć na jakiś wyjazd, czy tam właśnie gdzieś w dziką naturę, gdzie nie ma takiego komfortu, czy do naszych przyjaciół, lub zabrać ją, nie wiem, żeby nam pomogła w jakiejś fundacji, gdzie dajemy za darmo jedzenie biednym. Po prostu w różnych sytuacjach życiowych, żeby zobaczyć, czy ona w sumie nas wspiera, czy może nas reprezentować w jakiś taki sposób, czy nie wstydzimy się tego, jak ona się zachowuje w różnych sytuacjach, nie? Czy dodaje do naszego życia i nam, czy jednak to jest coś, co nam nie odpowiada. Poza tym, jak jesteśmy wtedy blisko z tą kobietą i naprawdę pozwalamy sobie na bliskość, na taką czułość, bezpośredniość, to też u kobiet wtedy, jakby u wszystkich ludzi, zaczynają się pojawiać, wypływać na powierzchnię mechanizmy obronne, które mamy z dzieciństwa, lęk przed bliskością, zazdrość jakaś chroniczna, potrzeba kontrolowania mężczyzny, potrzeba trochę kastrowania mężczyzny i podcinania mu skrzydeł. I nagle zaczynamy widzieć, to wszystko wypływa. Nie? I też patrzymy, ta najważniejsza rzecz, którą mówiliśmy kiedyś w relacji z kobietą, czy kobieta chce się rozwijać, czy się nie chce rozwijać. Nie? Bo nagle natrafiamy na te mechanizmy obronne. Każdy jakieś ma, w tym nie ma nic złego. Natomiast widzimy, co się dzieje, czy kobieta chce z nimi pracować, czy mówi, okej, okay, dobra, rzeczywiście mam to. Czy ona w ogóle jest świadoma tych swoich ran i mechanizmów obronnych, nie? No bo jak jesteśmy dojrzałym człowiekiem, wchodzimy do związku i możemy powiedzieć, słuchaj, ja jestem trochę ucieczkowy, trochę się boję bliskości, znam swoje rany. I wiem, że czasami się mogę tak zachowywać, nie bierz do końca tego na poważnie, ja nad tym pracuję, jak się to wydarzy, to możesz... Ja to biorę na klatę, to jest moja odpowiedzialność, żeby sobie z tym poradzić. I to jest całkiem inna sytuacja, kiedy ktoś ci mówi, że no ja taka jestem, koniec. Jak chcesz, to akceptuj, jak nie chcesz, to nie. Ja tam nie zamierzam się zmienić. Do tej pory wszystkim odpowiadało, więc może nie widziwiaj. Wiesz, chodzi o taką sytuację. Czy widzisz, czy ktoś bierze odpowiedzialność, czy w ogóle ma świadomość? No bo sam teraz opowiadałeś, jak to jest fajnie, jak pracujecie z żoną, rozwijacie się, odkrywacie to wszystko. No ale żeby ta sytuacja była możliwa, no to każdy bierze odpowiedzialność za siebie, wie, co ma do przepracowania, wie, ile musi wykonać pracy, żeby sobie tam poukładać wszystko właściwie. No i te pierwsze trzy miesiące randkowania również służy temu, czy ty widzisz, że kobieta bierze odpowiedzialność za swoje emocje, czy ma chęć do rozwoju, do transformacji, czy jednak tak bardzo się boi zaglądnąć do środka, że będzie robiła wszystko, żeby tam nie wchodzić i będzie wszystkich wokół obciążać odpowiedzialnością za jej stany emocjonalne. I tutaj jak wielu mężczyzn sobie odpuszcza, mówi nie, ja nie będę tam jej konfrontował, ja nie będę tworzył takich sytuacji, bo dobrze idzie, nie chcę tego zepsuć. I w sumie przeciągają ten okres taki niekonfrontowania i nie wchodzenia głębiej na 6 miesięcy i potem to już jest związek.
wiesz, 6 miesięcy, rok i kobieta mówi, no to co, oświadczasz mi się, nie oświadczasz mi się, gdzie my idziemy, a on w sumie nie wie, bo nie poznał tej kobiety tak do końca, bo było miło i miło, nie? No i to jest, i w sumie to może trwać potem nie wiadomo ile czasu, i co się robi takie rozmyte. Co ty myślisz o tym? Niesamowite. To naprawdę niesamowite, bo jak sobie pomyślę, jak jest naj... Ja bym chciał, że marzy mi się przeżyć życie jeszcze raz. Ja to mi też. Ja bym też chciał mieć tą wiedzę i mieć 20 lat i zacząć wszystko od nowa. Dlatego chcę to przekazać w taki sposób, żeby osoby, które nawet są młodsze od nas, czy tam randkują teraz, mogły z tego najbardziej skorzystać, ale wtedy, kiedy są w tym, a nie 10 lat za późno. Myśląc o medytacji, bo też mnie medytacją mnie zaraziłeś, to jest możliwość spojrzenia na emocje, które przychodzą i zaakceptowania ich, chcę je bądź nie. I to jest super, bo mam taką dodatkową sekundę, żeby się zastanowić, czy chcę się wkurzyć, czy się nie chcę wkurzyć. I to jest medytacja, praca nad samym sobą. W związku, najważniejsza rzecz, powiem ci, to jest to, co już rozmawialiśmy przed odcinkiem. Jeżeli ja widzę, że coś zrobiłem i moja żona jakoś zareagowała, typu lekki foszek czy coś, to ja nie będę czekał i tego zbierał, tylko od razu to konfrontuję, a ona, będąc świadoma, że się też rozwija ze mną, od razu mi powie. Ona się nie zamknie w pokoju na 2 doby, że ona jest obrażona i vice versa, dokładnie tak samo. Nawet wczoraj mieliśmy taką sytuację, no może nie wchodzę w szczegóły, ale jej tylko po moim tonie głosu ona mówi, ty masz coś do mnie pretensje? A ja tak. I to trwało 15 sekund, a nie 48 godzin, tak? Genialna sprawa, gdzie od razu konfrontujecie i rozmawiacie. Ja bym w życiu nie wiedział, że można konfrontować cokolwiek ze swoją partnerką po 3 miesiącach, a to właśnie o to chodzi. I tu przejdziemy jeszcze do właśnie tego, o co, znaczy mówiłeś i o co pytałeś, że ja nie wiem, czy nie wiedziałem jako ten młody chłopak, który randkował, że ja mogę cokolwiek konfrontować, że ja mogę powiedzieć, hej, słuchaj, to nie do końca mi się podobało, dlaczego tak się zachowujesz? Ja po prostu myślałem, że ja nie mam wyboru, dlaczego? I uwaga, uwaga, to jest najważniejsza rzecz, którą chciałbym sobie przekazać. Ja mając te 25 lat, miałem poczucie, że wszyscy znajomi już mają partnerki, żony, że mój czas się kończy, że już niewiele czasu mi zostało. Genialnie to na swoich warsztatach online'owych opowiadasz. Myślę, że każda osoba, która interesuje się tym tematem, warto, żeby weszła sobie w link poniżej. Tam są warsztaty, można sobie bezpłatnie odebrać bilet. Poniedziałek, godzina 19. To jest ta jedna rzecz, po którą bym chociaż przyszedł na te warsztaty. A jednak faceci mają dużo więcej czasu, nie? Tak, mężczyźni mają dużo więcej czasu i jednak szczyt naszej atrakcyjności przypada gdzieś na 36-38 rok życia. I fajnie by było, żeby mężczyźni mieli tą wiedzę, że w sumie my mamy czas. I to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że też nie należy tak gonić z tym sukcesem finansowym, tylko zadbać o to, żeby mieć ułożone życie i dać sobie na to 10 czy 12 lat. I tak samo jest tutaj, gdzie mężczyźni powinni raczej podchodzić w ten sposób, że tak jak chodzą na siłownię, budują swoje ciało, tak jak budują swój biznes, tak samo powinni budować swoje umiejętności randkowania i swoje umiejętności relacyjne. I po prostu chodzić na randki, sprawdzać, testować, uczyć się tej przejrzystości, tej komunikacji, pozwalać sobie na bycie odrzucanym, przejrzyście się rozstawać, nabrać tych wszystkich umiejętności i w momencie, kiedy ich wartość naprawdę urośnie już do tego piku, czyli właśnie tam po 30, wtedy mają największą szansę do znalezienia najbardziej atrakcyjnej partnerki, bo już mają taki zasób i wiedzy, i umiejętności. I szczerze mówiąc, gdyby mężczyzna naprawdę, ja dzisiaj, gdybym też się mógł cofnąć do 20 roku życia i wypracować te wszystkie umiejętności, no to byłbym w tak małym procencie mężczyzn na świecie, że prawdopodobnie mógłbym wybierać spośród Miss Polski, no bo po prostu nie byłoby konkurencji. To jest naprawdę aż do takiego stopnia, bo takich mężczyzn jest bardzo mało dzisiaj. Większość robi to wszystko w panice, na automacie, właśnie na tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy. Więc my teraz nadrabiamy już i próbujemy nadgonić czas, ale tak, to jest niesamowite, że mężczyźni naprawdę mają więcej czasu i powinni sobie spokojnie kultywować te wszystkie aspekty życia. Też coś, co może fajnie przekazać to, o czym rozmawiamy, to jest umiejętność rekrutacji pracowników, bo wiem, że wielu przedsiębiorców czy osób w ogóle przedsiębiorczych ogląda ten kanał. Kiedy miałem 20 parę lat i rekrutowałem swoją pierwszą osobę jako pracownika, ja nie miałem absolutnie, nie wiedziałem, czego mogę od niego wymagać, nic od niego nie wymagałem i tak dalej, że jakby, jeżeli robił coś nie tak, to ja się bałem to skonfrontować, to było takie totalnie nieprzejrzyste, też
to była piąta osoba, z którą rozmawiałem, to już ją zatrudniłem, nie? A jak to wygląda teraz, no to faktycznie ponad 1000 CV-ków, żeby kogoś zatrudnić dobrą osobę. Setki rozmów przez telefon, krótkie rozmowy, żeby w ogóle zobaczyć, o czym my rozmawiamy. Później jest spotkanie na żywo, czyli kolejna warstwa. Niektórzy robią dwa spotkania, niektórzy robią jedno spotkanie, no zależy, jeszcze są jakieś zadania, można to zrobić. Później tą osobę zatrudniamy, ale też korygujemy zachowanie, konfrontujemy zachowanie, konfrontujemy to, co miało być zrobione. Jeżeli po paru miesiącach stwierdzamy, że to nie jest to, to się po prostu rozstajemy. Wiadomo, cała praca niestety przepada. I jak pomyślimy sobie, że dokładnie podobnie jest w związku, to często osoby, które już są w tym punkcie 3 miesiące, dziesiątki randek, rozmów, spotkań, później kilka miesięcy spotykania i w sumie już jest fajnie, bo już jest jakieś tam napięcie między wami, sypialnia. Trudno jest z tego zrezygnować, jeżeli to był nasz jedyny wybór w tym momencie i stwierdzić, nie, ja wrócę do całej tej roboty, którą wykonałem i będę przechodził to od nowa, to już niech będzie tak, jak jest, to ja nie będę w ogóle konfrontował, nie? I później zostajemy z tą osobą na resztę życia, no prawdopodobnie. Właśnie. Wiesz, ja wiem, że część osób się zirytuje na nas, że my teraz podchodzimy do tego w taki sposób, że to jest jak wybieranie właśnie pracownika, a przecież a gdzie miłość, a gdzie w ogóle serce, a przecież jak się zakochasz, to powinniśmy razem pracować i miłość jest najważniejsza i budować wszystko wokół tego. I z jednej strony ja się zgadzam, że miłość jest najważniejsza i rzeczywiście czasami jest tak, że spotykamy kogoś, zakochujemy się od pierwszego wejrzenia i nie mamy wyboru, ale ja uważam, że nawet jeżeli tak jest, to i tak warto potem sprawdzać i poznawać tą osobę i być wymagający i nie odpuszczać sobie. Wymagający także w stosunku do samego siebie. Oczywiście, że tak. Natomiast ja też zauważam, że wielu mężczyzn miesza miłość z uzależnieniem emocjonalnym, ze współzależną relacją z mamą. I opowiadają mi mężczyźni, że mają kobiety, która ich zdradza, która ich nie szanuje, ale oni chcą z nią budować relacje, bo oni ją kochają i nie wyobrażają sobie życia bez niej. No i mi zajmuje dużo czasu, żeby im pokazać, że to nie jest miłość. Że po pierwsze, jeżeli my dajemy się krzywdzić komuś w imię miłości, to chyba nie jest miłość nasza własna do samego siebie. Jeżeli ktoś nas traktuje w taki zły sposób, a zakładając, że ludzie, którzy nas kochają, chcą naszego dobra i szczęścia, to też chyba nie jest miłość, to jest raczej uzależnienie. Więc często jest tak, że jak spotykamy kogoś, kto jest bardzo kompatybilny z naszymi traumami i różnymi dysfunkcjami emocjonalnymi, to my czujemy ten olbrzymi pociąg, bo jest to tak znajome i nazywamy to miłością i zakochaniem. I tutaj trzeba być uważnym na to, czy to na pewno jest to. I jakby moim zdaniem o wiele sensowniej jest znaleźć kogoś, z kim naprawdę mamy tak fajną relację, tak fajny związek, jesteśmy szczerzy, autentyczni, poznajemy się, widzimy się nawzajem, że w sumie to buduje taką prawdziwą miłość, nie tą początkową, pełną fajerwerków i motylków, tylko tą, która się powinna pojawić w relacji tam po 2 latach, gdzie mamy tak dużo wspólnego ze sobą, że po prostu przyjemnością jest spędzać razem czas. Ale jeżeli nie wybierzemy sobie tej partnerki świadomie, to za te 2 lata to nie przyjdzie i po prostu wypali się ten napęd początkowy, taki seksualny i niewiele zostanie. Nie? Chciałbym, żebyśmy zrobili też podsumowanie, bo wiele się wydarzyło w tym, co rozmawialiśmy przede wszystkim. Zacząłbym od tej fuzji. Słuchajcie, fuzja, moment, w którym się sklejamy, nie mamy swoich planów, rezygnujemy z czegoś. Też fajnie mówiłeś na jednym z odcinków, to perfekcyjnie do mnie pasuje, że ja traktowałem małżeństwo jako metę, a nie start. Że tak naprawdę to jest projekt, który będziemy rozwijali. Projekt ja rozwijam do końca życia, projekt małżeństwo też mogę rozwijać do końca życia. Wspólnie nad tym pracujemy. I teraz powiedziałeś coś takiego, że dopóki my randkujemy, to mamy swoje życie i pewien fragment, gdzie każdego dnia decydujemy się spędzić go razem. I ja wiem, że jadę do ciebie, się spotkamy, będzie fajnie, tak? Planuję to. Jest jakiś schemat tego. W momencie, kiedy się wprowadzamy, razem mieszkamy, to w tym momencie to już nie jest ten sam schemat, tylko wszystko, co robię poza domem, jest odejściem od tej drugiej osoby, czyli SMS-y typu, a gdzie znowu jesteś, czemu tak późno wracasz, znowu mnie zdradzasz, takie głupoty, nie? To już nagle jest takie odrzuceniowe, bo przecież mieszkamy razem. Sklejenie, ta fuzja jest banalnie prosta, bo łatwiej odpuścić sobie siłownię, nie pójść gdzieś, weekend
seriale i tak dalej. I łatwo jest zaniedbać to swoje życie, ale to dotyczy też kobiet, tak? One nagle odrzucają tą swoją część spotykania się z kobietami i tak dalej. Zaczynamy się sklejać i to jest trudne, bo ja powiem tak, i to jest abstrakcyjne, co ty kiedyś powiedziałeś, ale naprawdę wiele małżeństw miałoby się lepiej, kiedy miałyby dwa osobne domy, mieszkania i by się spotykali i codziennie decydowali, dzisiaj się widzimy albo nie. Bo ten czas wspólnie spędzony byłby zaplanowany, byłby konkretny, miałby więcej szczęścia, by dawał. Jakościowo. Jakościowo, lecz. No. No bo tak, bo ludzie mogą ze sobą spędzać cały dzień i w sumie nie mieć 15 minut intymności prawdziwej i obecności w 100% sami ze sobą, a z drugiej strony potrzebujesz 90 minut prawdziwej intymności w tygodniu, żeby związek trwał. No i nagle jak się umawiacie i to jest ten czas, kiedy macie 100% uwagę tylko dla siebie, zajmujecie się sobą, jest super, okazuje się, że dzięki temu ten związek mógł być o wiele głębszy i prawdziwszy. Nie? Fuzję mamy odhaczoną. Druga rzecz to są te shit testy, których nie zdajemy, które są bardzo no, spójne z tą fuzją bądź nie. Jeżeli kobieta nas zaczepia na zasadzie, zresztą już to mówiliśmy, to nie będę tego powtarzał, to trzeba na to uważać i to, co się facetom logicznie wydaje, że punktują, to tak naprawdę tracą punkty, kobieta traci przez to bezpieczeństwo. Świetna sprawa, żeby na to patrzeć w ten sposób. Co dalej? No i następna rzecz to jest to, żeby zdać sobie sprawę, że ten okres służy temu, żeby się jak najwięcej dowiedzieć o tym, jak nasza kobieta zachowuje się w różnych sytuacjach życiowych, bo dzięki temu możemy podjąć decyzję, czy my sobie ją wybieramy. I jeżeli w przeciągu tych 3 miesięcy odkrywamy, że to nie jest to, czego szukamy, to jest to czas na to, żeby nie przedłużać, tylko powiedzieć, słuchaj, wszystko jest ok, ale ja zobaczyłem różne sytuacje życiowe, to nie jest to do końca, czego szukam, nie chcę marnować twojego czasu więcej, nie tego szukam i po prostu życzę powodzenia i dajmy sobie spokój. Nie? I to jest całkowicie przejrzyste i to jest o wiele lepsze niż tkwić w takiej relacji rok czy dwa, ale tak na pół gwizdka, nie będąc szczęśliwy i ciągle się rozglądając i szukając czegoś innego. Nie? Jeszcze jedna rzecz, która wymaga sprostowania, to ta miłość, której jesteś wielkim fanem, ale mam poczucie i też to bardzo fajnie powiedziałeś, że jeżeli byśmy oparli tylko i wyłącznie wszystko o miłość, coś nie do końca namacalnego, to nie byłbyś w stanie dać konkretnych schematów działania, jak pracować każdego dnia nad tą męskością. Tak, to jest bardzo istotne, dlatego że no, można sobie mówić, no słuchaj, jak spotkasz tą właściwą partnerkę, to wszystko się ułoży, ta cała wiedza jest niepotrzebna, zobaczysz, życie was poprowadzi. No i super, i na pewno są ludzie, którym się to przydarza i tak jest. Natomiast no, moim zadaniem i jakby celem tego kanału jest to, żeby dawać mężczyznom rzetelną wiedzę, bardzo taki przejrzysty, konkretny system, który mogą używać, dzięki któremu ich życie ruszy z miejsca i po prostu będą lepiej funkcjonować na co dzień. Więc ja wiem, że czasami to się wydaje bezduszne, natomiast to jest właśnie ten system, który jest skuteczny, który działa, który wielu mężczyznom pomaga, bo wszystko porządkuje. A ci, którzy mają na tyle szczęścia, że po prostu zakochują się, spotykają właściwą partnerkę, żyją długo i szczęśliwie, no to tylko im pogratulować. Kochani, powiedzcie, co myślicie w ogóle na temat tego, czy było to dla was pomocne, czy takie podejście może być skuteczne i jakby czy porządkuje to tą całą przestrzeń randkowania po kilku miesiącach, czy dzięki temu już wiecie, co macie robić, a na co macie uważać, czy nie. Czy może macie całkiem inne podejście, jak to powinno wyglądać? Ja też bardzo chętnie usłyszę, jakie jest wasze zdanie. I czekamy na wasze komentarze. Do zobaczenia.